Oglądanie filmów to też nie jest jakiś tam, powiedzmy, super content, żeby nie było. To też jest taki content... No... Z marginesu, nazwijmy. Ale ruletki to jest cios jeszcze głębiej. Ruletki to już według mnie jest najgorsze, co możesz odpalić na Twitch TV. Nie, no, przepraszam. Jeszcze możesz odpalić seks kamerkę. Przechwytywaną z jakiejś, nie wiem, z szłapa czy z czegoś. Jest, da się niżej upaść, ale za to już jest ban. Pojawiły się stwory. Hazard X na plaży? Ja nie sądzę, że X na plaży jest jakieś lepsze, ale w moim odczuciu nie, no ruletka to już jest najgorsze, co może być do streamowania. Czy obrażam? Nie wiem, może obrażam, po prostu mi się to nie podoba, ale wiesz, nie mówię, że są jakimiś, nie wiem, złymi ludźmi, albo są kurwami, tylko po prostu mówię, streamowanie tego kontentu nie szanuję. I o dziwo, dużo osób przestało, oprócz Iziego. I chyba Paja czasem odpala. Paja, nie, Paja też odpala. No i chuj. Ja mówiłem o Spirit Visage, ale Kha'Zix chciał, kurwa, no chciał tutaj zgankować, no i zgankował. Ja pierdolę. Nie, no kurwa! No nie! Wiecie, co mogło się najlepszego wydarzyć? Brak Kha'Zixa na topie! Po prostu wypierdalaj z mojej linii i nie przychódź tu! I nie oddawaj killi Sylasowi. To też jest tak... Nie wiem, podkusiło mnie coś też, żeby tu zostać. To jest oczywiście moja wina, że zginąłem. Nie mówię, że nie. Oczywiście, że moja wina. Nie, nie dżunglera. Bo teraz powiecie, o dżunglera winić. Nie. Ale zdenerwowałem się tym, że przyszedł se Kha'Zix, zginął i pisze jakieś głupoty. Typu FF, go next! Ty chcesz spłakać, ty se kurwa, to się idź popłacz do mamy. No, prawie zginął. To jest troll ten typ. Nie! Nie trafiłem z kół! Co?! Nie, no mówię, Kha'Zix jest po prostu kurwą! Jest kurwą najgorszą! Szmaci się! Szmaci się w tej grze! Za pieniądze, kurwa! Ktoś mu wysłał pieniądze! Dobra, muszę all-in. A mnie wykurwi. To mnie wyjebie. To! Fajny heros. Nie, jak jestem tak behind, to możemy dać next. Dajmy next, ja jestem za surrenderem. No, ja mam dość. Dajcie mi to minus 50, kurwa, Riot Games. Dajcie mi te punkty. Ujemne. No co on tu robi? Teraz przyjdź tym, kurwa, komarem. Wyjebie się. Ja to bym widział taki kanał na YouTubie, może na przykład Ulani Lovers, wziąć tam Patiro i Overpoła razem wyprowadzili. Zmniejszyli? O tak, o tak. Nie, to co Nunu miał z tym leczeniem, to wydaje mi się, pamiętam nasze walki, ja grałem Mundo i koleś wziął Nunu. Ja miał jakieś, nie wiem, 0,4 chyba, albo 0,5 nawet. Może miała tam 1,5 nawet, no nieważne, w każdym razie miałem sporą przewagę. Ja się tym Mundo z nim cały czas olinowałem, tylko miałem Undying Grasp, on miał Aftershocka. I tak po pół minuty walki mu HP nie schodzi i mi też. Za bardzo, bo on nie ma obrażeń. Myślę, że kurwa. Typ dostaje wszystkie tasaki, cały czas go pali z W, klika w niego E, i brakuje Graspa i... Nic. Typ jak stał, tak stoi, aż mu się mana wykończy. Sprawdzić, ile macie w obwodzie? Ja najpierw sprawdzam... Okay. W byciu kulturystą jest inny problem. Że wszystkie mięśnie rosną, całe twoje ciało rośnie, ale kutas zostaje ten sam, a czasem nawet i maleje. Ostre słowa, ale to tak w polskim języku tak ładnie brzmi, jakby, nie wiem... Słyszałem różne przekleństwa w różnych językach, ale wydaje mi się, że po polsku te przekleństwa wszystkie brzmią najlepiej, nie? Po prostu. Nie. Po prostu. To prawda, polskie przekleństwa dobrze brzmią.
taką tą czystą kurwę, jak to słyszysz, to tak cieplej się robi. Kurwa, chciałem pierdolić, a się zesrałem, nigdy mi się to nie zdarzyło, nigdy. Aczkolwiek rozumiem, że ktoś może nie czuć, nie wiem, może nie czuć tej różnicy, nie wiem, może nie ma czucia w dupie, ale raczej da się to odróżnić. Może byłem golemem, ale też dobrym człowiekiem, który kochał Disa. No, oczywiście żartuję, ale Disa bardzo lubię, wam powiem nawet więcej. Po tym jemie jakoś tak stwierdziłem, kurde, Dis jest spoko ziomkiem. Nie wiem, gadaliśmy sobie, nie wiem, miło się z nim nawet spędzało czas, zupełnie serio mówię. Miło było, sympatycznie. Ciu, a po pieczarce to chuja widać. Co? Co? Czego kłamiesz? Chuja nie kłamy, wypierdalać! Nie, co? Nie, Micha! A to do nich! Micha, nie! Myszka! A oni mi pingowali, żeby Sora robić! Kolej tak! Rośnie nam kolejny Daniel Magical! Rośnie nam! Ale jakbym poza zasięgiem? Nie, dajcie shota, hej! Widzicie, jak ja wpadam w taki słowotok, to na bank się coś wymsknie. Ale to tylko na streamie i w prywatnych konwersacjach, takich prywatnych. Jak to jest, że człowiek nie przeklina, jak jest w jakimś oficjalnym miejscu i tak dalej, to jakoś potrafi nie przeklinać, no. A, kurwa! Bless me. Top solo duo Q. Oh, the top one guy. I wonder who is this guy. So insane. Wow. Top one guy. Ready for battle. Sick. Ja pierdolę. Nie wierzę, to się. Mam bonus bagiety. Cześć, Miecho Felo. Chciałem być czarnoskóry, bym takim luzakiem. A niestety jestem białym grubasem za kolami. No, los chciał, że... O, ja zabijam. Uwaga, do mnie, o kur... Mam go? Nie wiem, mnie zapierdolają. Zabijesz go? Zabijesz go, co ja? Może flesza, nie wiem, będzie fleszowo, będzie fleszowo. Idź na tego. Dobra, okej. Pop. Bałem się Fiory. Nie, Fiory się bałem. Wiem. Ale... Kurwa, bałem się tej Fiory cały czas. Ja wiem, straszną presję robi, jebany. Co? Nie, w takich momentach klikam wszystko. Kurwa! No i to jest ryk. I robić tego na Shora i zdobyć przyspieszone Nicole, ale jest również Bolszak i jego wypadałoby się po to. Zgarnie Barona, kto go wyciągnie? Jest Bolszak w środku, ale to Rybson zgarnia Barona i teraz prawie się odwraca do przeciwnika. No właśnie, przenieśmy się tam, co się dzieje? Czaru będzie bohaterem! Czaru zniszczy Nexus, to jest za łatwe! Indyktyw zwycięża trzecie spotkanie w tym sezonie. Cały Ultra Ligi jest... Siema.
robicie najbardziej atrakcyjnych graczy Ultraligi i pomijacie Profita? Dlaczego? Czy wy naprawdę, naprawdę macie rozum i godność człowieka? Dlaczego masz makietę Profita? Czy to jest najważniejsze pytanie, które w tej chwili powinniśmy sobie zadać? Naprawdę, uważacie, że to jest najważniejsze pytanie? Myślę, że w tym momencie moglibyśmy dodać jeszcze jednego kandydata do listy. Nie, Marina, to jest chore. To, co się tutaj dzieje, to jest chore. Dlaczego masz makietę swojego ulubionego gracza? To pytanie samo na siebie odpowiada. To jest tak zwane pytanie retoryczne. Ja jedyne co mam, to wristband Rogue, dlatego nie że naprawdę... Nie możemy zaprzeczyć, że Profit naprawdę wspaniale pokazał się w Ultralidze i rzeczywiście performował na najwyższym poziomie. Tak, ale to jest nienormalne.